Jeżeli szukacie ciekawych gier hack and slash do zagrania przed premierą Diablo 4 w 2023 roku, to zapraszam do przeglądu naszej topki najlepszych pozycji tego typu. Gatunek gier hack and slash, tak bardzo rozpropagowany przez serię Diablo, dzisiaj zawiera bardzo wiele różnych produkcji. Nie ograniczają się tutaj tylko gry w rzucie izometrycznym, ale nawet zaglądając do biblioteki Steam, zobaczymy, że pod tym tagiem znajdują się nawet gry z kamerą trzecioosobową. My, wybierając tytuły, sugerowaliśmy się właśnie mniejszym lub większym podobieństwem do kultowej serii gier. Chociaż muszę też przyznać, że znajdziecie na tej liście parę naprawdę niecodziennych gier i przedstawicieli gatunku, a nawet jedną grę strategiczną połączoną z Tower Defense. Darksiders Genesis. Darksiders Genesis to prequel do serii Darksiders opracowany przez Airship Syndicate. Zespół ten odpowiedzialny był za rozwój Battle Chasers Night War, a wśród jego członków znajdują się deweloperzy z poprzednich dwóch gier z serii. Gra jest przedstawicielem gatunku hack and slash i została wydana przez firmę THQ Nordic, która odpowiada za franczyzę. Akcja w Darksiders Genesis osadzona jest przed wydarzeniami przedstawionymi w pierwszej odsłonie serii. Utrzymująca równowagę świata Rada dała rycerzom apokalipsy wielką władzę, a w zamian musieli oni zabić pozostałych Nephilim, potomków aniołów i demonów, co doprowadziło do krwawej bitwy w Edenie. Dwaj z nich, War i Strife, po wykonaniu zlecenia otrzymali kolejną misję. Tym razem ich celem jest upolowanie wyznaczonego przez Lucyfera, demonicznego władcy, i uniemożliwienie mu zachwiania równowagi na zawsze. W Darksiders Genesis akcja została przedstawiona z lotu ptaka. Podczas rozgrywki gracze poruszali się po klimatycznych lokalizacjach, walczyli z hordami wrogów i pokonywali różne przeszkody. W miarę postępów zdobywamy potężniejszy sprzęt, ulepszamy istniejące wyposażenie i rozwijamy umiejętności bohaterów. Co warte podkreślenia, protagoniści różnią się nie tylko wyglądem i osobowością, ale także stylem walki. Wojna woli eliminować wrogów za pomocą broni do walki wręcz, natomiast Strife zabija ich z bezpiecznej odległości za pomocą dwóch pistoletów. Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr. Akcja gry rozgrywa się w bogatym uniwersum Warhammer 40 000. Gracze przejmują kontrolę nad tytułowym Inkwizytorem, jednym z tajnych agentów Imperatora, którego zadaniem jest ochrona ludzkości przed złymi siłami heretyków, mutantów, demonów i chaosu. Tym razem wolą Imperatora jest zbadaniem tajemniczego sektora Caligari, znajdującego się na obrzeżach Imperium. Sektor ten jest domem dla setek układów słonecznych i tysięcy planet zamieszkałych przez rozmaite, pokręcone istoty godne zniszczenia. Gra podzielona jest na specjalne mini-kampanie, z których każda opowiada własną historię. Natomiast wielka historia generowana jest w trakcie rozgrywki przez całą społeczność zaangażowaną w dany tytuł. Rozgrywka w Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr prezentowana jest z perspektywy izometrycznej. Każda postać posiada własne drzewko umiejętności, zawierające zdolności aktywne i pasywne. Są one odblokowywane w miarę postępów w grze. Czekający na eksplorację obszar świata gry ma otwartą konstrukcję, a lokacje generowane są losowo. Krzyżowcy to potężni, dobrze uzbrojeni wojownicy, którzy nie boją się walczyć z wieloma wrogami jednocześnie. Asasyni natomiast korzystają z lekkich zbroi i ostrzy podobnych do japońskich mieczy. V-Rising. V-Rising przenosi nas do fantastycznego, gotyckiego świata. Podczas rozgrywki wcielamy się w wampira, którego trwający od setek lat sen dobiegł końca. Teraz protagonista odzyskuje swoją moc i stara się zbudować prawdziwe imperium, którego będą bać się mieszkańcy tej mrocznej krainy, potwory rojące się w puszczy oraz inne wampiry. V-Rising pozwala obserwować akcję z widoku z góry. Gra oferuje rozległy, otwarty świat. Mroczne lasy, małe osady, duże osiedla i głębokie podziemia. Jako wampiry możemy swobodnie eksplorować tylko w nocy, natomiast w dzień musimy ukrywać się przed światłem słonecznym i skradać się w cieniu. Podczas rozgrywki poszukujemy dawców krwi, źródła życia, plądrujemy wioski, zabijamy bandytów i stawiamy czoła wrogim żołnierzom. Ponadto walczymy z różnymi stworzeniami i rywalizujemy z innymi wampirami. Walka jest dynamiczna i wymaga zręczności oraz refleksu, kiedy wyprowadzać ataki, a kiedy robić uniki. Do eliminacji wrogów można używać broni białej i dalekiego zasięgu, różnych zdolności bojowych i zaklęć. Nowy sprzęt można wykonać samemu lub zdobyć w inny sposób, np. okradając pokonanych wrogów. Możesz również pozyskiwać surowce, aby rozbudować swój zamek.
Zamek to twierdza, miejsce przechowywania łupów i punkt zborny dla twoich wojsk. Należy więc zadbać o to, by był jak najbardziej praktyczny, a także dobrze wyglądał, bo przecież każdy wampir ma w sobie coś z narcyza. Last Epoch. Akcja gry toczy się w Eterze, krainie fantasy, pożeranej przez mroczne siły znane jako Pustka. Aby przetrwać, mieszkańcy Etery ukryli się w podziemnych miastach. Na szczęście nie wszystko jest stracone. Główny bohater, jeden z ocalałych, wyrusza na poszukiwanie tytułowego artefaktu, który umożliwia podróże w czasie. Gracze zaczynają od wyboru jednej z pięciu podstawowych klas. Łotrzyka, czarodzieja, rycerza, akolity lub szamana, który możemy wyspecjalizować. Przykładowo, rogue może posługiwać się bronią do walki wręcz lub zostać łucznikiem. Natomiast acolyte może być nekromantą lub battle magiem. Będziesz podróżował po krainie Etera, stawiając czoła hordom wrogów i wypełniając fabuły oraz misje poboczne. Będziesz także odblokowywał i rozwijał umiejętności swojego bohatera, a każda umiejętność ma rozbudowane drzewko ulepszeń i statystyki, a także zdobywał lepszy ekwipunek zwiększający możliwości bojowe. Volken, Lords of Mayhem. Były żołnierz Republiki Ludzkiej przypadkowo rozwija nieznane i tajemnicze moce. Stara się je ukryć, ale plotki o nich docierają do uszu jego przełożonych, którzy zamiast skazać go na śmierć, postanawiają wykorzystać jego ciało jako obiekt badań. Bohaterowi udaje się uciec, ale podczas wędrówki przez pustkowia zostaje zaatakowany przez grupę potworów. Wycieńczony i ledwo żywy zostaje uratowany przez członka tajemniczych templariuszy. W szeregach templariuszy bez obaw wykuwa swoje unikalne talenty i jednocześnie próbuje odkryć prawdę stojącą za jego mocą, czyli mocą, która może doprowadzić do całkowitego zatarcia ludzkości. Ogólnie rzecz biorąc, rozgrywka w Lords of Mayhem na PC nie odbiega znacząco od standardu wyznaczonego przez najnowsze tytuły z gatunku hack and slash. Otrzymujesz izometryczny widok na świat gry i podejmujesz w trakcie eksploracji liczne misje główne i poboczne, z których większość skupia się na walce z potworami i innymi wrogami. W walce posługujesz się bronią, pancerzem i magicznymi mocami. Deweloperzy Solar Folk Games zaimplementowali jednak kilka innowacyjnych rozwiązań, które wprowadzają świeże spojrzenie na sztampowe plany gatunku. Grim Dawn. Fabuła Grim Dawn rzuca graczy w sam środek mrocznego, rozdartego wojną świata Cairn. To niegdyś dumne imperium zostało doprowadzone do upadku w wyniku walki pomiędzy dwoma potężnymi siłami. Choć każda z nich ma inne cele, konflikt między nimi okazał się zgubny dla ludzkości, która została doprowadzona na skraj wyginięcia. Pierwszą rzeczą, przed którą stają gracze, stawiając czoła potężnym siłom wroga, jest stworzenie bohatera. Dostępnych jest 5 klas, które można łączyć, tworząc hybrydę. Każda klasa posiada inne drzewko umiejętności. Podczas procesu rozwoju bohatera postać może zdobyć do 200 poziomów doświadczenia i może osiągnąć do 75 poziomów w każdej klasie. Każdy z poziomów ogólnych zapewnia 3 punkty do wydania na ulepszenie postaci, które można przeznaczyć na podniesienie kwestii wartościowych w oparciu o poziom klasy lub umiejętności. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ wymaga wyboru pomiędzy rozwijaniem klas oferujących wyższe atrybuty, więcej zdrowia i many, a unikalnymi umiejętnościami bojowymi, które znacznie zmniejszają szanse na wygranie bitwy. Każda postać opisywana jest za pomocą 3 atrybutów: sprytu, fizycznego i psychicznego. Są to klasyczne kategorie: wysoki współczynnik trafień, krytyczne trafienie, wysokie punkty życia, szansa na unik oraz wysoka ilość mocy magicznej, magiczne obrażenia. Oprócz tego, że wymienione wcześniej atrybuty zwiększamy w miarę postępów w klasach postaci, każdy poziom ogólny daje możliwość zwiększenia jednego z nich o kilka punktów. System ten, choć uproszczony, jest intuicyjny i całkiem niezły. I wybaczcie, jeżeli słyszycie jakieś skrzyczenie w tle, właśnie mój kot zdecydował usiąść sobie na drukarkę, za która jest za komputerem i nie wiem, co tam robi, ale jest głośno. Lost Ark. Gra zawierała pełnoprawną kampanię z rozbudowanymi misjami, interakcjami NPC i cutscenkami. Historia rozgrywa się w epickim świecie fantasy. Przed wiekami świat ten był chroniony przed siłami zła dzięki tytułowemu magicznemu artefaktowi – Arce. Jednak po wiekach od tego wydarzenia Arka stała się przedmiotem opowieści i legend, a ludzie nie wierzą już w jej istnienie. Celem gracza w tej kampanii jest jej odnalezienie przed Kazelosem, przywódcą armii demonów, który chce ją wykorzystać do podbicia świata.
Gameplay prezentowany jest w widoku izometrycznym. Do wykonania każdej akcji postaci można użyć myszki lub skrótów klawiaturowych. Rozpoczynając zabawę, wybieramy jedną z 18 różnych klas postaci, często charakteryzujących się unikalnym podejściem do klasycznego archetypu znanego z gier RPG. Przykładowo, Devil Hunter korzysta z trzech różnych rodzajów broni palnej: pistolet, shotgun i karabin, które można błyskawicznie zmieniać w zależności od warunków panujących na polu walki. Arkaniści natomiast korzystają z magicznych kart, których efekty są losowo generowane spośród dostępnych mocy. Dodatkowo gracze mogą zmieniać w umiejętność swojego bohatera, aby dopasować je do własnego stylu walki. Oprócz tradycyjnego stylu eliminowania hord pomniejszych wrogów, w grze znajdziemy również wieloetapowe bitwy z potężnymi bossami, dzięki czemu gra przypomina pełnoprawny slasher action game. W grze nie brakuje atrakcji PvP, takich jak pojedynki, jak również w pełnej gamie PvE, w której łączy się w zespoły z innymi użytkownikami. Minecraft Dungeon. Akcja gry toczy się w klasycznej krainie fantasy przypominającej średniowiecze, ale wzbogaconej o potężne elementy magiczne. Fabuła obraca się wokół złoczyńcy zwanego Archeranger, przywódcy armii potworów. Gracze stają się dzielnymi poszukiwaczami przygód, których zadaniem jest uratowanie wioski będącej celem ataku tego złoczyńcy. Minecraft Dungeons to klasyczna przygodowa gra akcji. Eksplorujesz pełne niebezpieczeństw lochy, bagna i wąwozy. Musisz unikać pułapek i walczyć z potworami za pomocą zręcznościowego systemu walki. Gra robi wiele tego samego co typowy RPG Dungeon Crawler, ale mechanika pozostaje wierna rozwiązaniu przygodowej gry akcji. W związku z tym nie ma tradycyjnego systemu ulepszania statystyk bohatera. Zamiast tego rozwój postaci odbywa się poprzez znajdowanie lepszego sprzętu, zwłaszcza broni. Titan Quest. Titan Quest to gra RPG, która łączy akcję z dobrą fabułą. Gra została opracowana przez Iron Lore Entertainment, studio kierowane przez Briana Sullivana, współtwórcę serii Age of Empires. Akcja rozgrywa się w starożytnej Grecji i Egipcie, gdzie tytułowi tytani uciekli ze swojego wiecznego więzienia i rozpętali piekło na ziemi. Gdy szaleje wojna między starymi i nowymi bogami, ludzkość decyduje o losach świata. Zadaniem graczy jest przemierzenie starożytnej ziemi i znalezienie sposobu na powrót tytanów do ich więzień. Titan Quest pozwala graczom odwiedzić słynne lokacje takie jak Partenon, labirynt w Knossos, piramidy czy wiszące ogrody Babilonu. Twórcy udostępnili również ogromny arsenał ponad 1000 unikalnych, legendarnych przedmiotów. Elastyczny system klas pozwala bohaterowi doskonalić swoje umiejętności na niezliczone sposoby. Gra oferuje bardzo szczegółową, niemal fotorealistyczną grafikę. The Rift Breaker. Akcja gry toczy się w odległej przyszłości, kiedy to ludzie opanowali technologię teleportacji i powstała możliwość kolonizacji innych planet. Bohaterem gry jest kapitan Ashley S. Novak, jeden z Rift Breakers, czyli elitarnej jednostki złożonej z naukowców i dowódców. Bohater ma za zadanie odbyć podróż w jedną stronę na planetę Galatea 37, położoną na skraju galaktyki Drogi Mlecznej, aby zbudować przyczółek i otworzyć tunel czasoprzestrzenny prowadzący na Ziemię. Sprawę ułatwia fakt, że kapitan Novak posiada uniwersalny mecha-pancerz, który nazywa Mr. Riggs. Rift Breaker daje możliwość spojrzenia na akcję z lotu ptaka. Twórcy informują nas, że rozległy świat nieznanej roślinności zamieszkują obce i agresywne zwierzęta. Gwarancją przetrwania w dziczy jest wspomniany pancerz, którego wyposażenie można dostosować do indywidualnego stylu gry. Na wyposażeniu mogą znaleźć się ostrza energetyczne, miotacze ognia, karabiny maszynowe, a nawet potężne moździerze. Mimo niebezpieczeństw czyhających w każdym zakamarku, trzeba będzie przemierzyć planetę, ponieważ w każdym zakątku natkniemy się na różne surowce i rzadkie minerały, które będą potrzebne do rozbudowy bazy. Aby otworzyć portal na Ziemię, bohater musi zbudować na miejscu sieć fabryk, kopalni, rafinerii, laboratoriów i elektrowni. Kapitan Novak musi również skonstruować zaawansowane posterunki, które umożliwią łatwy dostęp do zasobów. Oczywiście niebezpieczne stworzenia zamieszkujące Galateo 37 codziennie atakują siedzibę Ashley. Aby przetrwać, Ashley musi zbudować mury i wieże wokół bazy oraz zainstalować różne bariery i bramy, aby ją ochronić. Bitwy z wrogami również dają możliwości rozwoju. Pokonani wrogowie mogą bowiem zostawiać próbki do badań lub rzadkie materiały, które można wykorzystać do opracowania nowych technologii i budynków, a ostatecznie broni i narzędzi pana Riggsa.
Na tym kończy się nasza lista. Dajcie nam znać w komentarzach, którą z tych gier lubicie najbardziej. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do następnego. Hej!